Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś Wam pokażę, jak zrobić bardzo proste i szybkie przekąski na Sylwestra. Zapraszam. Co my potrzebujemy? Z takich ważniejszych rzeczy to potrzebujemy takie serki w plasterkach, osobno zawijane. Potrzebujemy sałatę, jajka ugotowane na twardo, jakąś wędlinę, u mnie akurat salami, trochę majonezu. Więc pokazuję, co z tego można stworzyć. Na początek to może zrobimy coś z tym majonezem. Ja bym chciał, żeby on był trochę bardziej pikantny, więc dołożę troszeczkę chili, pieprzu koniańskiego. Może jeszcze troszeczkę pieprzu świeżo zmielonego, żeby nie była ta zakąska po prostu mdła. I jeszcze wziąłbym jedno jajko. To jest jajko, które mi po prostu pękło podczas gotowania, więc nie nada mi się tutaj akurat do tego, nie zużyję go do zakąski, ale wetrę sobie ten majonez. Ok, trochę tu posprzątam. Można dodać trochę soli. Ok, sprawdzę, jak smakuje. Super. Bardzo dobre. Teraz, jak już mam ten majonez przygotowany, wrzucę sobie go do takiego worka. Ale jak ktoś nie ma, może to sobie robić łyżeczką. Też wyjdzie, nie ma problemu. Albo zwykły woreczek i przeciąć tylko końcówkę. Też można nieźle to nakładać sobie. Dobrze. Teraz bierzemy jajko. Przecinamy je na ćwiartki. Biorę liść sałaty. Układam na wędlinie. Układam jajko. Teraz dodam trochę majonezu. Składam w ten sposób. I mamy taką gotową zakąskę, która dosyć efektownie wygląda i jest naprawdę taka dosyć sycąca. Coś po prostu innego. Tak wyglądają zakąski. Oczywiście możemy sobie zrobić również fajne koreczki. Znowu salami, ser. Dajemy trochę naszej takiej pasty, powiedzmy. Zawijamy. Wbijamy takie fajne, różne kolorowe wykałaczki. I w tym momencie mamy koreczki, które tak wyglądają fajnie. Robimy sobie jeszcze takich kilka sztuk. To o tyle fajny sposób, że bardzo szybko nam wychodzą te koreczki. Wędlina oczywiście, którą używamy, to obojętnie. Ja akurat kupiłem salami. To jest parę minut i macie gotowe. Bardzo fajnie, można też sobie przygotować bagietkę.
zrobić sobie po prostu takie malutkie kanapeczki. Na kanapkę majonezu. Na to jajko. Okay. Znowu troszkę majonezu. Po kawałku kiełbaski. I bierzemy powiedzmy oliwki. I robimy takie sobie fajniaste kanapeczki. Oczywiście dowolność składników, dowolna, możecie kombinować jak chcecie, możecie te chlebki, te bagietki, możecie po prostu upiec też w piekarniku, posmarować oliwą z oliwek i upiec w piekarniku i na takie chrupiące układać właśnie składniki, to też będzie na pewno ekstra. A coś takiego, mi się wydaje, że na stole będzie dosyć fajnie, efektownie wyglądało, nawet jak podacie to na zwykłej desce do krojenia. Więc ja Was pozdrawiam. To jest mój pomysł na takie zakąski sylwestrowe. Takie na szybko, że po prostu zrobicie to faktycznie w 15 minut i macie z głowy, tylko trzeba jajko ugotować. To trochę dłużej trwa, bo 10 minut. I to wszystko. Ja Was pozdrawiam. Jeśli Wam się kanał podoba, zostawcie suba, zostawcie lajka, skomentujcie i do zobaczenia w następnym filmie.